Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię Twoje wypędzał złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami. Jakiś czas temu rozmawiałem z pewnym człowiekiem, którego dopiero co poznałem. Rozmawialiśmy o Panu Bogu i w pewnym momencie ten człowiek zaczął mnie przepraszać za to, że przeklął. I tak zacząłem myśleć, zastanawiać się, w którym momencie on przeklął, bo nie pamiętam. Krótka rozmowa, a ja nie pamiętam. Coś ze mną jest chyba nie tak. I się go pytam, w którym momencie przeklołeś, bo ja nie pamiętam. I on mi się wytłumaczył w taki sposób, że przeklął w myślach, ale i tak chciałby mnie za to przeprosić. To mnie bardzo dotknęło, wstrząsnęło mną bardzo mocno, do głębi mojego serca. Także do tej pory się nad tym zastanawiam. Ten człowiek ma wrażliwe sumienie i to dobrze. Zobaczcie, co zrobił Jezus. Jezus też jest wrażliwy, bardzo wrażliwy. Poznał, że Jego uczniowie, apostołowie mają tę samą myśl pod tytułem Kto z nich jest największy? Oni nie rozmawiają ze sobą na ten temat, tym bardziej z Jezusem. Jezus to poznał. Jedna myśl i od razu Jezus reaguje, żeby tak nie myśleli, żeby odrzucili od siebie tę myśl, bo to może się źle skończyć. I za chwilę pojawia się Jan w tej rozmowie i mówi, że widział, jak inni ludzie, którzy nie chodzą z nimi, robią dokładnie to samo, co oni i zaczął im zabraniać. Skąd to się wzięło? No właśnie z tej myśli. Któż z nas jest największy? Z tej myśli porównywania się nawzajem. I Jezus mówi, nie, nie rób tak. Zobaczcie, co może zrobić jedna myśl. Ja sobie przypomniałem od razu moje stare życie przed spotkaniem z Jezusem, kiedy często prowadziłem spory z innymi ludźmi. Kłóciłem się i często się biłem. I zanim się pokłóciłem z człowiekiem albo się pobiłem z nim, to często myślałem o tym, jak się będę bił, jak będę się kłócił. I to się w moim życiu urzeczywistniało. Czyli wystarczyło zmienić myślenie. Przestałem kłócić się w myślach z innym człowiekiem, bić się z innym człowiekiem i w moim życiu to odeszło. Nie ma tego. To jest tak jak w tej bajce o Nowaku i Kowalskim. Nowak chciał pożyczyć od Kowalskiego sekator, bo chciał sobie żywopłot przyciąć, ale zaczął się kłócić ze swoim sąsiadem w myślach. Jeśli on mi powie, że mi nie pożyczy, to ja mu wtedy powiem to. Jeśli mi powie to, to ja mu wtedy powiem to. Zaczął z nim rozmawiać w myślach. Nie rozmawiał z nim, tylko w myślach swoich. I kłócił się z nim. I poszedł do niego, zapukał. Słucham. Otworzył sąsiad z zapytaniem słucham. A wsadź sobie ten sekator, wiesz gdzie, nie? I ten tak stoi. Ale o co mu chodzi? O co mu chodzi? No nie zrozumiał go, nie? Podobnie jest z nami. Powinniśmy baczyć na to, jak myślimy. Bóg zna nasze myśli. Zobaczcie, tak mocno znał Hioba w pierwszym czytaniu, że wiedział, że Hiob będzie uwielbiał Boga nawet wtedy, kiedy straci wszystko. I rzeczywiście tak się stało. Diabeł zabrał Hiobowi wszystko. I co zrobił Hiob? Nagi wyszedłem z łona mojej matki i nagi tam wrócę. Bóg dał, Bóg zabrał, niech imię Pańskie będzie błogosławione. I jest napisane, że Hiob nie zgrzeszył. Dlaczego? Bo Hiob miał czyste myśli. Miał czyste myśli, czyste serce. To wszystko w naszych sercach, co jest złe, powinniśmy usunąć. W przeciwnym razie to się urzeczywistni. To, że przeklinasz, to, że złorzeczysz, to, że się kłócisz, to wynika z tego, że ty się już kłócisz, złorzeczysz, przeklinasz w swoim sercu. To wszystko w naszym sercu się już dokonuje, w naszych myślach. Dlatego dzisiaj Słowo nas ostrzega. Oczyść swoje złe myśli,
uwielbiaj Boga w myślach częściej, a wtedy w Twoim życiu częściej będzie uwielbienie te na zewnątrz. Czego Ci serdecznie życzę. Dzisiaj króciutko, bo tyle usłyszałem na modlitwie. Aha, jeszcze modlitwa. Bym zapomniał. Połóż rękę na swojej głowie i poproś Boga ze mną. Panie, daj mi czyste myśli. Spraw, abym dzisiaj myślał tylko o Tobie. Ostrzegaj mnie zawsze, kiedy diabeł próbuje mnie zwieść i kiedy próbuje mi dać swoje myśli, żebym myślał o moich wrogach, o moich nieprzyjaciołach, o sobie samym bardziej niż o Bogu. Zapraszam Ciebie, Panie, do moich wszystkich myśli. Bądź Panem mojego myślenia i mojego działania. Bądź uwielbiony w tym dniu. Amen. Kochani, zapraszam Was wszystkich jeszcze bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na Stadion Młodych w Warszawie. Przyjeżdżajcie. Przyjeżdżajcie, ponieważ to jest bardzo ważne spotkanie. Bardzo ważne. Nawet możemy sobie nie zdawać sprawy, jak bardzo ważne dla naszego Kościoła. Papież Franciszek, z tego co słyszałem, poprosił cały Kościół, żebyśmy odmawiali różaniec w intencji Kościoła, ponieważ Kościół, jak wiecie, albo nie wiecie, jest strasznie w tym czasie atakowany przez złego ducha. Od zewnątrz i od wewnątrz, może bardziej też od wewnątrz, żeby zniszczyć ten Kościół. Wiadomo, że Kościół nie zostanie zniszczony jako całość, no ale wielu ludzi może naprawdę oberwać w tej walce duchowej, więc jest wielka prośba o modlitwę, przynajmniej dziesiątkiem różańca. A my widzimy się jutro. Do zobaczenia z Panem Bogiem i pozdrawiam.